Patryk to jest syn marnotrawny. Co zrobił syn marnotrawny, żeby się zgubić? Wszystko. Nawet kasę dostał od ojca. Wszystko. Na własne życzenie. Nikt mu nie zabronił, pojawił sobie z pieniędzmi, robił co chciał, totalna wolność. A co zrobił ojciec, żeby go znaleźć? Co zrobił ojciec, żeby on się wrócił? Nic. Był cierpliwy. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że ojciec syna marnotrawnego, w momencie, kiedy syn ma jeszcze kasę i tam nie wiadomo co robi, według jego brata z nierządnicami, czyli mówiąc po polsku z prostytutkami, sobie robi to, co się z prostytutkami robi. I w tym momencie przyjeżdża do niego ojciec. Wyobraźcie sobie taką scenę. Jak by się ten syn poczuł? No przecież nie wiem, czy mieszkacie już na studiach, czy w akademikach. No to jest, nie ma nic gorszego, niż ci mama z tatą przyjedzie w momencie najmniej odpowiednim, nie? I teraz, kiedy on ojciec przyjechał do niego, to na pewno sobie się tak zdenerwował na ojca, przecież taka siara, obcia, wstyd, w ogóle nie wiadomo co, że on by w ogóle z tym ojcem nie chciał rozmawiać i wierzę gorąco w to, że gdyby mu brakło pieniędzy, to on by powiedział, wolę żreć to, co świnie, niż wracać do takiego ojca, co kontroluje dzieci. Bo on by nigdy nie chciał wracać do takiego ojca, co mu nie zostawia wolność. On dlatego do ojca wrócił między innymi, że widział, że ojciec jest tak kochany, tak wspaniałomyślny, że on mu nie przeszkodzi w życiu do szczęścia. Nie jest to ktoś, do kogo nie chce się wracać. I te trzy przypowieści są też genialne pod tym kątem, bo mówią, patrzcie się, ludzie są różni. Niektórzy się gubią na własne życzenie, niektórzy tak po prostu, niektórzy nic nie zrobili, że są zgubieni. Teraz do ludzi się różnie podchodzi. Jednych trzeba na siłę, jak tą drachmę, wziąć, popchnąć po prostu, bo to jest taki moment, że jak nie dam w twarz, to nie zrozumie, nie? Drugiego jest taki jak baran, no, nie da się go kopać, no bo to nie jest ten drachma, ale troszeczkę go tak popchnąć, no, weźże, poszukaj tej roboty, no weźże, zrób to, no idź to. A niektórzy są tacy, że nie można mu nic pomóc, trzeba mu zostawić totalną wolność, bo jak się mu pomoże, czy to się mu jeszcze przeszkodzi. I cały geniusz relacji, czy między innymi relacji polega na tym, że ja jako chłopak czy dziewczyna, jak mam chłopaka czy dziewczynę, to ja muszę naprawdę nie myśleć kategoriami, że wszyscy są taki sami. A twój brat to kupował mi kwiatki, a ty mi nie kupujesz, nie? A mój kolega, moja koleżanka to tak się ubiera, ty się tak ubierasz. Nie mogę po prostu klasyfikować, nie mogę robić tak, że wszystkie dziewczyny mają się zachowywać tak jak ty. Wszyscy chłopacy mają się zachowywać tak jak ty. Nie, każdy jest indywidualny. Nie ma takiego oryginału na świecie jak ty. Nie ma takiej kopii ciebie, nigdy nie ma. I teraz, skoro ja jestem jedyna, wyjątkowa, skoro on jest jedyny, wyjątkowy, to ja nie mogę myśleć kategoriami, a czemu ty się nie zachowujesz jak ten czy tamten, tylko muszę starać się jego zrozumieć, jego poznać. I na tym polega też ta relacja poznawania się, żeby po prostu wydobywać wiedzę, kim ty jesteś, a nie wtłaczać jakby wiedzę z innych ludzi na niego, bo ty musisz to robić, ty musisz to robić, ty musisz tamto robić. Bo jeżeli ja nie chcę chodzić z kimś, kto jest wyjątkowy, kto jest jedyny, tylko chcę chodzić z jego kopią, albo z kimś, kto jest inny, to powinnam zmienić tą osobę. Muszę zrozumieć, że ludzie naprawdę są różni. Jedną z większych frajd w życiu jest po prostu poznawanie różnicy, poznawanie tego, co jest w człowieku jedyne i niepowtarzalne. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Dobrze. Bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękujemy. Czy co, chcecie 5 minut przerwy na kawę, herbatę? No to spotkamy się za 5 minut, tak? Przedstawię następnego prelegenta.